Dobra, kolejną mapę lecimy z nią, ale przypominam cały czas to samo co we wszystkich innych filmikach. Wykrzyknik Ale, nie, wykrzyknik Allegro nie działa. W opisie macie link do Allegro. Na ten opis do Allegro wchodzicie, wiatr wieje, to jest masakra jakaś. No ale nie mam innego wyjścia, trzeba tutaj nagrywać, żeby było widać Karaibskie Morze, gdzie Emil jest na wakacjach. Raz w roku można pojechać, prawda? Zawsze się tak głupio czuję, zawsze mam ochotę się jakoś usprawiedliwiać, że jestem na wakacjach. Walczę z mikrofonem, dobra, chyba się udało wywalczyć. Lecimy z mapą numer 3. Typowe Emil jest typowe i pewnie zauważyliście, ile mapa będzie trwała. No trudno. I tak spoilerów jest co niemiara. Po stronie lewej mamy Niba, po stronie prawej mamy natomiast Manę, więc Protoss kontra Protoss PvP nam się tu rozpoczyna. Manę rozpoczyna pylonem, niewiarygodny jego przeciwnik również rozpoczyna pylonem. Niby jest uważany za najlepszego gracza spoza Korei, jeżeli chodzi o Protossa aktualnie, prawda? Tak to było, był taki okres czasu, że... Był taki okres, albo był taki czas, jak to woli... Że mikrofon mi spadł. Dobra, będę go trzymał w dłoni, tak może będzie chyba najbezpieczniej, najłatwiej. Gdybym podłączył mikrofon pojemnościowy, to by wam uszy odpadły. A tak jakoś tutaj go zastawię się boczkiem, żeby aż tak mocno na niego nie wiało. Dobra, zerknijmy, jak to będzie nam tu dalej wyglądało i co będzie się działo. Gazy są przejęte, gatey również czekają. Dzisiaj mam cały dzień nagrywania. Czy cały dzień? Tak, 4 godziny nagrywania mniej więcej mam, ponieważ cała reszta pojechała na wywczas tak zwany, będą około godziny 18, czyli mam jeszcze 2 godziny 40, no 40 minut mniej więcej, a ja zostałem, bo miałem streamować dla was, zresztą powtarzam się w każdym filmiku z tym samym, no ale jednak tak to wygląda. Powiem wam, że czekam grzecznie, czekam aż będzie coś takiego. Aż wrócę do domu i będę mógł streamować już. Ciągnie mnie do tego. Teraz jak oglądam te mecze, jak komentuję to wszystko, to mnie ciągnie do tego dalej. No i dobrze, cóż mamy? Gateway jest jeden, drugi, pięknie, wspaniale. Tego wow, Cybernetic Core jeszcze postawione. Kto by się spodziewał, że grają aktualnie panowie dokładnie to samo. Przynajmniej tak to w tym momencie wygląda. Okej. Niby, co pokażesz? Jaki masz plan? Dwa gazy są po jednej stronie, dwa gazy są po drugiej stronie. Otwarcie ze Stargate'a może jakieś by się pojawiło. I teraz pytanie, stalki czy sentry po obu stronach? Jest sentry po stronie Niba i stalk, więc bardzo defensywnie bym powiedział to będzie zrobione. Do tego pylon z przodu postawiony, żeby ekspansja była. Jeżeli chodzi o manę, widzimy dwójkę adeptek, do tego wszystkiego jeszcze prox... Nie, to nie jest prox Stargate, to jest Stargate w bazie, ale on to jest tak ładnie, pięknie ukryty. Muszę kupić martwego kota na ten mikrofon. Dlatego sobie, że to jest martwy kot, to jest taka osłonka na mikrofon, żeby wiatr nie hasał za bardzo. To jest tak zwany dead cat. Nie, że prawdziwego martwego kota, no bez przesady. Czemu ten center stoi w takim dziwnym miejscu? Nie do końca rozumiem aktualnie, no ale dobra, jak chce sobie stać, to nie będziemy mu bronili. W międzyczasie Stargate kończy się robić, więc już niedługo będzie mógł latać. Kolejne dwa stalki, zobaczcie, te stalki idą naprzód aktualnie. Trwa poszukiwanie jakiegoś peroksy. Nope, na razie nie ma. Trzy stalki przeciwko jednemu Oracle powinno to wystarczyć. Ale tylko zobaczcie, bardzo późno jest ten Stargate postawiony. Jeżeli stalki będą trzymane z przodu, mana będzie w stanie wlecieć Oracle i tam zrobić... jest otwarcie Feniksem, nie Oracle. No ja cię przepraszam najmocniej, panie kolego, jak to... No dobra, to jest otwarcie Feniksem, dwójka adeptek. Z przodu cienie już rzucone, będzie wjazd do środka. Nie wiem, czy by nie wjechał, tak na to patrzyłem. Mam wrażenie, że mógłby wjechać, ale Mana chyba nie chciał podejmować tak zbędnego ryzyka. Kolejny Stargate postawiony. Nie, to jest ten sam Stargate, tu wcześniej widzieliśmy. Więc Feniksy. Ciekawa sytuacja z tymi Feniksami. Zobaczmy, jest proxy ze strony Many, proxy Gate. Aha, szukał tych proxy, szukał, ale nie znalazł. Mana lubi sobie agresywnie zagrać i dobrze, niech sobie pogrywa. Stalki ze strony Many już zbliżają się, już wchodzą w stronę Niba. Phoenix też od Niba. Wiecie co, gdyby było otwarcie z Oracle, nie wiem, czy nie byłoby ciekawiej, czy nie można by tutaj tego mało co nieco zniszczyć. Ktoś tam z tyłu sobie krzyczy nad morzem, nie wiem kto i po co i dlaczego. Dobrze, no i gdzie jest Army Many? Za chwilę będzie kończył się robić Gateway. Jednostki już są warpowane, skończy robić Gateway, szybciej będą warpowane te stalki. Czy trzeba otworzyć Warp Gate'a, bo nie pamiętam już. Trzeba Warp Gate'a, nie.
Holender, już się co zapominam. Dobra, szykuje się pójść ze strony Polaka. Dwa razy większa Arrow, 10 punktów zaopatrzenia, większa armia, kolejny pylon z przodu dorzucony, już się szykuje, już będzie się tutaj wchodził. Będzie wchodził i teraz tak, Feniksy mogą podnieść stalki bezproblemowo. Tak, też jest jeden podniesiony, drugi podniesiony. Świetnie, Grzesiu, bardzo ładny atak. W tym momencie jeszcze tutaj center z tyłu próbuje walczyć, ale duża armia Polaka, o wiele większa armia Polaka od przeciwnika. Aktualnie Niv nie ma nic do obrony, ma bardzo duże problemy, ale tutaj było pięknie zablokować wejść, ucieczkę tych jednostek. Adeptka z tyłu jeszcze walczyła i GG mamy. Proszę Państwa, mamy GG, Mana wygrywa i przechodzi do kolejnej rundy. Brawo Grzesiu, brawo! A ja jeszcze raz przypomnę standardowo już, proszę Państwa, Allegro GG. O, patrzcie, mikrofon trzymam. Allegro GG, bo na dole jest link, który należy kliknąć. I może coś kupić. Kliknąć przede wszystkim, a potem może kupić. Żegnamy, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.